Bogdan Grzybowski zajmuje się szeroko rozumianą polityką rynku pracy w OPZZ. Powiedział Pan na początku, super, że jest ta ustawa, czy, bo rozumiem, przedstawiciele związków zawodowych pochwalają takie rozwiązania, jakie dzisiaj na Radzie Ministrów proponuje Ministerstwo Finansów? Znaczy nie, te rozwiązania zostały wypracowane w dialogu autonomicznym, a więc przez związki zawodowe i przez pracodawców w pierwszej ustawie antykryzysowej. One są niezmiernie potrzebne dzisiaj, ponieważ w dalszym ciągu trwa festiwal zwalniania ludzi. Proszę zauważyć, że dziennie wywalany jest na bruk ponad 2000 osób, a w kwietniu zapowiedziano w 440 zakładach ponad 36 tysięcy zwolnień. Więc ona jest niezmiernie potrzebna. Może gdyby ona powstała wcześniej, w zeszłym roku na przykład, to dzisiaj byśmy nie mówili o codziennych zwolnieniach 2000 ludzi, bo pracodawcy już by mogli z tego korzystać. Nie byłoby na początku roku zwolnienia w Fiacie na przykład, czy w innych firmach, które są wezwane. I nie ma tutaj kwestii spóźnienia na przykład. To już jest choroba naszego rządu, bo myśmy w 2008 roku sygnalizowali pierwsze objawy kryzysu gospodarczego w Polsce i również pod koniec 2011 roku sygnalizowaliśmy, że ta ustawa w dalszym ciągu jest potrzebna, żeby chronić miejsca pracy, a rząd, jak widzimy, zwlekał przez 2 lata z uchwaleniem tej ustawy. Ona jest niezmiernie potrzebna, ponieważ generalnie chroni nie tylko miejsca pracy, czyli tak naprawdę wynagrodzenia pracowników, nie tylko subsydiuje te etaty, nie pozwala zwalniać pracowników, ale także pozwala na dopłaty do ubezpieczeń społecznych, czyli obniżenie kosztów naprawy pracodawcy. Jedyna różnica między nami a stroną rządową to jest kwestia kryzysu gospodarczego, a mianowicie rząd zdecydował, że ta ustawa będzie uruchamiana decyzją Rady Ministrów poprzez rozporządzenie. To jest jakieś kuriozum, prawda? To Rada Ministrów ma decydować, nie wiadomo w oparciu o jakie kryteria, czy jest kryzys w Polsce, czy tego kryzysu nie ma. My chcielibyśmy, żeby to były rozwiązania stałe, w oparciu o jakiś jeden wskaźnik w konkretnym przedsiębiorstwie, na przykład spadek obrotów gospodarczych, w konkretnym przedsiębiorstwie automatycznie uruchamiałby przepisy tej ustawy. A kwestia dopłat, wspomniał o tym, że rząd nie dopłaca, to jest połowa pensji minimalnej. Nie ma takiego zagrożenia, że nawet kiedy rząd ogłosi ten kryzys, pracownicy tego skorzystają i pracownicy wielu firm dostali po 1600 zł, bo pracodawcy tak z tego będą korzystali. To będą słabe pieniądze do wyżycia. To nie jest tak dokładnie. Jeżeli chodzi o przestój ekonomiczny, to wówczas pracownik nie pracuje. A jak nie pracuje, to powinien być zwolniony. Jak powinien być zwolniony, to powinien otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych w wysokości 794 zł. A tutaj strona w tym projekcie przewiduje się, że pracownik, pomimo tego, że nie pracuje, pracodawca go nie zwalnia, rząd dopłaca te 794 zł, ale drugą część wynagrodzenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia płaci pracodawca. Oczywiście powiedziane jest, że co najmniej do wysokości minimalnego może mu płacić znacznie więcej. Natomiast jeżeli chodzi o przestój ekonomiczny, to znowu, jeżeli pracownik na dzisiaj zarabia 2000, obniżamy mu wymiar czasu pracy o połowę, to tak naprawdę powinien dostawać tylko 1000 zł. A wtedy rząd mu dopłaci te 794 zł i chociaż pracuje na pół etatu, to prawie tyle samo będzie zarabiał co na pełnym etacie. Lekko obniżone to wynagrodzenie, ale nie za wiele straci, ale przynajmniej utrzyma ten etat. No i super. To tyle.